w podłożeniu bomby i robi nam się klacz jeden na jeden. Panie Zeku, pan grać umiesz, ale Snax również będzie tutaj niebezpieczny i jest zbrojony. Nie, jest to fake, ale oglądamy jak pan Janusz wpatrzony w tę ścianę. Co on tam widzi? No strzelaj, musi jeszcze raz zerwać, jeszcze raz dołożone. Zdaje sobie sprawę, widzi kabel, widzi jego kabel. W końcu z pistoletem, mając AWP, wykorzystuje tę znacznie tańszą broń. Ale... Zapraszam was na stronkę csgofast.com, gdzie możecie skorzystać z masy trybów i wygrywać skiny do CSGO. Strona jest w 100% wypłacalna. Kod polski CS daje wam 30 centów na start. Macie link do strony w opisie. Polecam. Piona. A godlike decision. We'll see. Here's the fight early on. Flame is still alive. Simple's waiting, biding his time. There's one good kill. Another follow-up. Big double for him. And the third one to add on top. What a monstrous quad kill. Taking down four people. Back in it. He wants these. Let him have it. He's almost crossed into it. It's just Kenny left. He's a bullet away. And he's right back there. Simple trying to see if he'd get it done. And oh, there it is. The last one is in. The pistol ace comes through. And that must be... Dam sobie. Let's go. Nie wiem. The pit area, you're gonna try and defuse it from behind the box. It's not quite planted for that position though. Gonna jump face up, gonna try and see if he can bait out a kill. Taps it, spins, he's gonna evade his hitbox, taps up from XE, he can't land the shots he needs! Oh, that's gonna work! When does that ever work in a I'm watching our flank for a sec. 3, 2, 1, and then different three. There it is, okay. Ethan drops him, sir. Combat offing, looking for another, and he slaps back KNG a third! Cirque is out of this world! And now while TRK tries to claw this back, he's gonna jump right into the scope! Looks like they're gonna be sacrificing at least one of the people here this side. Ooh, easy kill for him. Falls back to a second corner. I don't think this is worth it. You go at him, you're likely gonna die. He's... Oh no! Oh no! That is absolutely ridiculous. Co się zaczyna? Nie wiadomo. Czekamy. Jak podchodzi się do laski, obejrzyj się do swojej wyniki. Matko boska! To no, fajna dupa twarzy, fajna dupa dupy. Jak mawiają młodzi ludzie, ruch albo. No nie powiem, bo się z koła nie chcę uczyć. No teraz to sprawa. Wow! Wow! Jezu! Takie rzeczy to ja lubię, nie? Niech sobie nie myśli, że może mnie mieć. Jestem żony. To mi się podoba jednak. Tak, ja jestem genialny. Też jestem w szoku. Czerwca. No wiesz o co chodzi, nie? No wiesz o co chodzi. Czaisz, tylko czaisz, nie? Open. Suck my balls. Oś ty cholero! Co ty tu robisz? O kurde, coś takiego się zje, to ja się nie ruszę przez tydzień. Nie! Co ty robisz, debilu? Ja nie wiem, to jest jakiś 50. Pek, miejsce. O Boże. Nie no, piękne. To zrobić teraz, musimy przeczekać, teraz musimy skontrolować rotację, ale minis! Oj, takie strzały, to ty powinieneś, chłopie, trafiać. Bo jak na razie coś, minis się nie może wslać i jeszcze zlatuje polski snajper z silosa. I to Sotfik wykorzystuje, ale no niestety, nie wygląda to najlepiej, Sotfik. More towards A. Now, but still. Ooh, that footstep could cause KNG. Oh boy. Oh, yeah. Taps into the first two, and it's a four piece. Give us the ace, Tarek. Tutaj się skracają dystans, no leci tutaj za tym autkiem. Nie, niestety, uratowany został polski zawodnik przez ten auto, które nazywało się Sztaplarka. Innocent. Chcesz tak robić? Wy jesteście razem dopiero teraz. Zabójstwo. Co tam się stało? Ale co się działo, spoko. Ale dla mnie bohaterem tej rundy była Sztaplarka, która uratowała jednego z polskich zawodników. To you how good of a teammate he is, because if you're never the guy who finds yourself on the chopping block, that says something. TRK could get cut down, but he peeks into the two piece. Oh, a third! Balanca,
Kazuję parę kuski. Jest Ekuski, mamy to. Zostawcie go. Mamy Ekuski, mamy. Apex did get one, Shocks with a follow-up and a big double. Oh! He comes fighting out of the bomb site with a triple and he turns around for the quad. Najlepszej broni. To nie jest to, czym on dzisiaj tak wspaniale nas zachwycał. Ale pytanie, co jest ostatnia runda? No trzeba przyspieszyć. Ta bomba tyka. Jednak SB trafia Snaxa. On robi nam się jeden na jeden. Ryk, co mało punktów życia. Ritz będzie tutaj starał się walczyć na blisko. Tarzak udaje się. Illuminar wygrywa ostatnią rundę. Bomba zostaje rozbrojona na niemal setne sekundy i Illuminar wygrywa ostatnią rundę tego meczu. Bo pierwszy z ostatnim. Nie, zależy ile osób do tabeli pewnie wchodzi. No kurde. Jest tak, wiesz, że pierwszy z ostatnim i drugi jest przed ostatnim i tak dalej. Zgadza, no, no tak, tak było ostatnio. Tylko, że tam kilka pierwszych miejsc już awansuje bezpośrednio, nie? Nie wiem, czy 10 pierwszych to miejsc? To w teorii powinniśmy mieć słabszego. Nie, tak? No na pewno będziemy mieć słabszego przeciwnika, no raczej. We can boost your break if you want. No, I kind of smoked out. Watch him going. I'm out. Top end. Revenge. Bench. Went upper, I think. He was upper. Oh my god. Panowie, chciałem się pochwalić, zrobiłem zagrywkę 200 IQ. Sorry, baby. Mm-hmm. Sandra mnie prosiła, żebym prosił prawnik. No. Poprosił na osiedlu. O, nie daję. Jestem z ciebie dumny, Paweł. Sandrze, oczywiście się nie przyznałem, powiedziałem, że to ja skosiłem. Była ze mnie taka dumna. W końcu Paweł posłuchał, pierwszy raz. Ale powiedziałem, Jezu, jak ładnie ten trawnik skoszony. No i teraz tak leży i coś się tutaj nie pasowało, wiesz, bo... Teraz zaczęła to rozkminiać, nie? Tak, nie było resztek trawy w mieszkaniu. Dziwnie wszystko było, wiesz, wykoszone też tuż przy brzegach. No, ty jakiś niespocony. Ja jestem, wiesz, zbytnie zadowolony. Wykminiła, że podkupiłem tych panów, nie? Ogólnie. A byłem przecież dumny, bo tam od 200 jakiego zagryweczka, nie? Kurwa, co? Nie wiem, czy teraz nie chciałbym właśnie zobaczyć agresywnego Illuminar typu jeden mówi, chłopaki jedziemy, no i właśnie tak powiedział, chłopaki jedziemy, zdobył fraga, Wegi również dołożył tutaj oczko, niestety Ince odpowiada, znana jest jego pozycja, dzień dobry, mówi Ritz, który wychyla właśnie z bombą jak najszybciej, teraz warto zająć pozycję, podłożyć bombę, ta zaczyna tykać i doskonale wiemy, za nami nie ma nic, przed nami wszystko, przyszłość wygląda rewelacyjnie, niestety nie dla Wegiego, bo ten złapany w złym miejscu, Snax, jego pozycja jest znana, ale to jest ten sam Zeku, ten Zeku napsuć potrafi nam krwi, ale pytanie tylko, czy będzie to miało miejsce teraz, chyba nie zdają sobie sprawy, oj no, ale to jest Snax, to jest doświadczenie, to jest zawodnik, który wiedział, co się święci i dał sobie tutaj... You have to die, and I'll kill them all. Don't worry. It's a good trap. They will not expect me here. Too long. Can you just hide? Peek on my contact, okay? When I start shooting, Fyodor, peek with me. One more. Okay, I guess never mind then. Tell me when to go. You have it? Oh my god. Again. Tyle lat grania w tę grę i nic w nią nie potrafisz. To tak jak w twoim życiu, zobacz. Tyle lat już żyjesz na tym świecie i dalej nic nie potrafisz i jesteś nikim. Co za pech, co? Także rozumiem, co czujesz w takim razie, po prostu, no. Rozumiem. Próbujesz strzelić, nie trafiasz, rzucasz granat, nie trafiasz. I teraz słynna obiegówka Pawelczaka. Spodziewa się raczej. Stadiony świata. Oj, nie, tak, byku. Nie spodziewa się, mówisz? Nie ma chuja. W życiu. Na 10 sekund to obiega, to trzeba być świrem. No nie ma szans. Widzę, że się nie będzie spodziewał. Jeszcze raz, jak mówiłem. Znaczy, ja coś słyszałem, że chowasz się smog.